Час. Yeah.
Śmiało wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. W dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa, różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Wojciech Korpany. Józef Piłsudski. Wincenty Witos. Ignacy Daszyński. Roman Tłowski. Ignacy Paderewski. Kazimierz Sosnikowski. Józef Haller. Edward Rydz-Śmigły. Ten zgon nie zdają sobie sprawy, jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami w progu wolności. Jak wiele trzeba było do ich rozwiązania. Pieniędzy, pracy, myśli politycznej, ekonomicznej i technicznej, inicjatywy i codziennego trudu. Dziś, w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięcznością środku naszym dziadkom i pradziadkom. Wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei broniła się Polska. Naczelnikiem Polski został wybrany wówczas przez Polaków dowódca regionów polskich z okresu I wojny światowej, Józef Piłsudski, którym 11 listopada rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę. Tak wspominał pierwszy dzień wolności 11 listopada 1918 roku Antoni Smoliński. Ach, jakże nie mówić o tych dniach radości, o tych chmurnej jesieni, gdy brzmiący wietrze szedł